W grudniu Słupska Rada Miasta jednogłośnie przyjęła uchwałę intencyjną o przyłączeniu części terenów gminy Słupsk do miasta. Pomysł wywołał oburzenie wśród władz gminy i części mieszkańców. Teraz radni miejscy Prawa i Sprawiedliwości apelują o wyciszenie emocji. Zależy nam również na wyciszeniu emocji i wygaszeniu ich i bardziej na takich rozmowach, które by zapewniły spójny przekaz, a również zaproponowałyby rozsądne działania mające na rzecz rozwoju nie tylko miasta Słupska, ale również i całego regionu słupskiego, gdyż sobie zdajemy sprawę z tego, że silniejsze miasto stwarza większe możliwości rozwoju, większy potencjał dla przyciągnięcia inwestycji zewnętrznych. I mamy dowód przez ostatnie lata, że przy rozwijającym się mieście Słupsku korzystają zawsze te ościenne gminy. W styczniu na nadzwyczajnej sesji radni podjęli uchwałę, która ma zagwarantować bezpieczeństwo ekonomiczne przyszłych mieszkańców. Mowa w niej jest m.in. o kontynuacji inwestycji, utrzymaniu miejskich stawek za usługi komunalne, utrzymaniu placówek oświaty oraz instytucji kulturalno-społecznych. Jednak uważamy, że te zapisy, które były w tej uchwale intencyjnej, to nie wszystko, więc oczekujemy od pani prezydent dalszych propozycji, które by zachęciły społeczność sąsiednic Słowic do przyłączenia się do miasta Słupska. Słupsk jest jednym z nielicznych miast o podobnej wielkości i statusie, które od lat nie powiększyło swojego terytorium, a jego mieszkańcy wybudowali się w ościennych gminach sąsiadujących z miastem. Próby poszerzenia granic miasta podejmowano już dwukrotnie, jak do tej pory bez skutku. Decyzje oczywiście wiemy, że zapadają w Warszawie. Jak tu wyraził się pan rzecznik rządu, że każde sołectwo będzie rozpatrywane obecnie, oddzielnie. Poczekamy, zobaczymy spokojnie, do tego podchodzimy. Ja jestem optymistą, myślę, że do finału, do poszerzenia granic miasta dojdzie. W najbliższym czasie odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy wiejskiej oraz z mieszkańcami Słupska. Następnie dokumentacja trafi do Rady Ministrów. Decyzja o poszerzeniu granic miasta zapadnie jeszcze w tym roku. Jeśli będzie pozytywna, Słupsk powiększy się z końcem 2022 roku.